Witam serdecznie. Jeden z pozytywów zmiany czasu jest na pewno to, że mamy szybciej zadania i szybciej turniej o godzinę, więc można sobie ten dzień jakby no wcześniej na Empires skończyć. I co my w ogóle mamy dzień za turniej, bo szczerze powiedziawszy trochę zapomniałem. Krowa jadka bez niebieskiego. Szkoda, że bez niebieskiego, bo gnatochłoda zrobiłem. Wczoraj taki def ustawiłem, nie wróżę mu, żeby się bronił, ale niech sobie będzie. Krwawa jatka. Więc myślę, że zrobimy to w taki sposób. I dam tutaj dwa koleny z tego względu, że tank jest zielony, tak. Zobaczymy. Ogólnie nie jestem fanem tego trybu. Uważam, że tutaj akurat trzeba mieć sporo szczęścia, a mniej umiejętności. No dobra, zróbmy te jakieś combo. Czy uda się go zabić? Powinno. Ok. Siedemnaście życia raczej nie zabiję jednym klockiem, ale zrobię tak. Może wpadnie czerwony z dołu. Wpadł, ale nie tam, gdzie chciałem. Kolem gdzieś tam resztką sił, ale przetrwał to. Ok, będą bili z ręki, więc mogą się zabić na kontrze. Ok. Jakoś to poszło. Nie był to jakiś wybitny przeciwnik. Na pierwszych przełamaniach większość bez zrobionych oddziałów. A i tak ledwo coś się udało. Nie wiem, czy tej prowokacji startowej sobie nie zabrać. Zamiast Sharkaja. Aż by się chciało ten diament odpalić, ale nie mogę go teraz odpalać, bo krzewo straci manę. Nie mógłbym odpalić teraz, ale wolę go zabić. I teraz tak. Tutaj akurat bardzo fajnie siadła ta mapa. No dobra, nie ma co się bawić. To następny.
wolny i chyba sobie zostawię te krzewo, bo dlaczego? On dosyć mocno bije, dlatego truje. Jeśli udałoby mi się krzewo załadować, to tylko krzewo by oberwało. Kurczę, nie wiem, mam wszystkiego po trochu. I nie mam pojęcia, czy iść po krzewo, czy iść po wyciszenie, czy po koleny. No i trochę lipa, bo się zabraknie mi tury. Żeby odpalić krzewo. Jejku, no to się mogę tutaj ostro spalić teraz. Teraz tak, no okej, odpalam tą krzewą. Właśnie. Jeden kolen. Robiąc fiolety w tego gościa, odpalam go i nie mam szansy już się z tego wyratować, więc spróbuję. Może to mi da Cypriana. Nie jestem pewien, raczej nie. Dobra, muszę liczyć na to, że tu mi przyjdzie czerwony z dołu i go zabije. No nie przyszedł. Także niestety wolny tank odpalił dwa razy i nie udało się tego wygrać. Chociaż jakieś punkty zdobędę? Nie. Także 0 punktów za ten atak. Cała kwintesencja krwawej jatki. Gdyby można było używać oddziałów z maną, no to też by to inaczej wyglądało. Dobra, uda się tutaj zablokować mu te podbicia i to robi świnię bezużyteczną. Myślę, że kreskówek nie jestem w stanie zablokować, więc sobie uderzamy tutaj. Okej. Niestety, ale zetnie mi manę. I została jedna karta przeciwnikowi. Lekarz, czyli nie jest w stanie mi nic zrobić.
Nie mogę przeżyć tego gościa. Okej, okay, tutaj są dwie szybkie karty. I chyba sobie zagramy z tym krzewo z powrotem. Jak ja nienawidzę, jak plansza jest tak. I nie odpaliłem startowej prowokacji, dlatego że plansza jest tak sucha, że nie jestem w stanie zrobić żadnego nawet kombo. A na krwawej jadce, jak się chce wygrywać, to niestety, ale muszą wchodzić te kombosy, tak jak teraz. Bo to jest jedyna szansa na zbicie przeciwnika. Kolejny się raczej spali. Więc już nie zrobię łombo combo. Jestem tak teraz w kropce, bo co? Bo nie odpalam krzewo, bo mam Cypriana. No teraz już odpalę go. Nie. Dlaczego? No, myślę, że ten turniej bardzo szybko skończę. Nienawidzę, nienawidzę grać krwawe jatki. Niedługo będą wojny krwawe jatki. I coś czuję, że będę w nich bardzo, bardzo słaby. No niestety, dwie przegrane, ale mam skrzynkę, odbiorę sobie skrzynkę brylantową, nie, platynową, o, nawet nie dobiłem do 2400, ile mi tam brakowało, Jezus, ale jestem nisko w puchach, muszę zdecydowanie przejść na normalną obronę. Dobra, dzięki za uwagę, zerknijmy jeszcze w sumie na punktację, czy już są jacyś Polacy, na pewno są. Kogo mamy? Kogo mamy? Mamy Vilenus Lightness z bezpiecznych. Kto tam dalej? Czy nikt więcej nie grał o dziewiątej? Czy może grali, ale tak jak ja? Czyli z przegranymi. Dobra, tylko jedna osoba na razie. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy biorą udział w turnieju. Trzymajcie się, hej.